Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie równania z trzech poziomów. Zacznijmy od poziomu pierwszego. Otóż liczby niewiadome zapiszę po lewej stronie, a wiadome przeniosę na stronę prawą. Które to są niewiadome? 8 razy x to jest jedna niewiadoma i minus 4 razy x to jest druga niewiadoma. Więc 8x przepisuję, tak? Bo 8 razy x możemy zapisać, że to jest 8x. I jeszcze mamy minus 4x. I to się równa. 15 przepisuję bez zmian, bo 15 jest już po prawej stronie, ale tą minus 5, jak przeniosę na prawą stronę, to już będzie plus 5. Przenosząc liczbę na drugą stronę, zmieniam jej znak. I teraz 8x objąć 4x to będzie 4x, równa się 15 plus 5, to jest 20. I tutaj, skoro mam 4 razy x, to odwrotnym działaniem jest dzielenie. W związku z tym podzielę obie strony przez 4. Po lewej stronie nam zostanie sam x, a po prawej 20 podzielę przez 4. Więc 20 podzielić na 4 to jest po prostu 5. Więc liczba 5 jest rozwiązaniem tego równania. I przechodzimy do drugiego przykładu z poziomu B. Tutaj już poziom jest trudniejszy. Dlaczego? Bo niewiadome są i po lewej stronie, i po stronie prawej. Więc liczby niewiadome zapiszę po lewej stronie, a wiadomą po prawej. 6 razy y to jest 6y. Teraz 2 razy y to będzie 2y, ale tutaj jest minus z przodu. Dlatego przenosząc na drugą stronę równania, to już będzie plus 2y równa się. I 24 zostaje na swoim miejscu. I dodaję teraz liczby niewiadome. 6 plus 6y plus 2y to będzie 8y, równa się liczba 24. Skoro mamy 8 razy y, odwrotnym działaniem będzie dzielenie, więc obie strony dzielą przez 8, żeby uzyskać sam y, więc będzie y to się równa 24 podzielić na 8. Więc y to będzie po prostu liczba 3. Możemy powiedzieć, że rozwiązaniem tego równania to jest liczba 3. I ostatnie równanie z poziomu C. Sprawdzam, gdzie są liczby niewiadome. I tutaj liczby niewiadome mam i po lewej stronie, jak również po stronie prawej. Na początek przepiszę minus 3 razy x. Tak jak jest po lewej stronie, czyli minus nie 3x, tylko z, minus 3z. I jeszcze przeniosę na stronę lewą minus 8 razy z, to będzie minus 8z. Przenosząc na stronę lewą, to już będzie plus 8z. To się równa. Minus 8 tą przepisuję bez zmian, ale jeszcze 7 trzeba przenieść na stronę prawą. Skoro tutaj mam plus 7, to po prawej stronie będzie minus 7. Siódemka zmieniła swój znak. I teraz od 8z odejmuję 3z, to będzie 5z, to się równa minus 8 i jeszcze minus 7, to jest razem minus 15. Skoro przy literce z mamy piątkę, czyli to jest 5 razy z, odwrotnym działaniem do mnożenia jest dzielenie, więc obie strony dzielę przez. Dzielę przez 5 i dlatego po lewej stronie będzie z, to się równa minus 15 podzielić na 5, więc z to się równa. Jeżeli jedna z liczb przy dzieleniu jest ujemna, to wynik będzie ujemny, a 15 podzielić na 5 to jest po prostu 3, czyli wynik wychodzi minus 3. Rozwiązaniem tego równania jest liczba minus 3. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.